Przed nami zadanie numer 17. Pytają nas, które z poniższych twierdzeń najlepiej opisuje trójkąty przedstawione poniżej. Trójkąty przedstawione poniżej. Zatem czego chcą się dowiedzieć? Czy są one podobne? Czy są przystające? Itp. Itd. No to zastanówmy się chwilkę. Podają nam, że to jest kąt 60 stopni, to jest kąt 90 stopni, kąt 90 stopni oznaczają tym małym kwadracikiem. Kąty w trójkącie muszą sumować się do 180, więc to jest 90, to jest 60, czyli razem 150. Ten musi mieć 180 minus 150, czyli to musi być kąt 30 stopni, czyli to musi być kąt 30 stopni. W porządku. Przejdźmy do tego. To jest kąt 30 stopni, to jest kąt 90, a więc na tej samej zasadzie to musi być 60, bo wszystkie muszą sumować się do 180. Dobrze, a więc póki co wiemy, że kąty w obu trójkątach są przystające, czyli że ich kąty mają tyle samo stopni. Czyli wiemy już na pewno, że są to trójkąty podobne. Trójkąty podobne. Trójkąty podobne to także trójkąty, w których zachowane są stosunki wszystkich boków. Zatem, gdy rzucicie po prostu okiem na te trójkąty, powiecie, dobrze, boki naprzeciwko kąta 90 stopni to są odpowiadające sobie boki, są proporcjonalne. Ale widzimy też, że podano nam ich faktyczne długości. Przeciwprostokątne w obu trójkątach mają długość 8, więc ich stosunek wynosi 1 do 1. A kiedy stosunek boków wynosi 1 do 1, to są one przystające. A jeśli macie podany jeden bok, to to już wystarczy, żeby wyliczyć długości pozostałych, korzystając z funkcji trygonometrycznych lub czegoś takiego, ale póki co nie będziemy się tym zajmować. Ale na geometrii nauczyliście się, jeżeli coś jest podobne, a przynajmniej jeden z odpowiadających sobie boków jest przystający, wtedy cała figura jest przystająca. Zatem to są trójkąty podobne i przystające. Trójkąty podobne i przystające. Zarówno podobne, jak i przystające. To odpowiedź a. Zadanie osiemnaste Zadanie osiemnaste już je wklejam. OK. Które z poniższych twierdzeń musi być prawdziwe, jeżeli trójkąt GHI jest podobny? Więc gdyby napisali taką falkę i to, to by znaczyło, że są przystające, ale jeśli jest napisane tylko to, to znaczy, że są podobne. Które z poniższych twierdzeń musi być prawdziwe, jeżeli trójkąt GHI jest podobny do trójkąta JKL? Więc nawet teraz, zanim spojrzymy na możliwe odpowiedzi, wiemy, że boki są do siebie proporcjonalne, albo że wszystkie kąty są jednakowe. Spójrzmy, co nam tutaj podają. Obydwa trójkąty muszą być równoboczne. Mamy trójkąty podobne równoramienne, ale nierównoboczne, więc to nie jest prawda. Obydwa trójkąty muszą mieć dokładnie jeden kąt ostry. Obydwa trójkąty muszą mieć dokładnie jeden kąt ostry. Dokładnie jeden kąt ostry. Nie, mogą mieć dwa kąty ostre. Mogą mieć trzy kąty ostre. Na tych rysunkach wszystkie kąty są ostre. Żaden z tych kątów nie jest większy niż 90 stopni, więc to nie jest prawda. Niektóre z tych twierdzeń są tak niedorzeczne, że trudno jest się nawet nimi zajmować. C. Przynajmniej jeden bok obu trójkątów musi być równoległy. Nieważne, w którą stronę są ustawione te trójkąty, przynajmniej jeden bok obu trójkątów musi. Ustawienie trójkątów nie ma znaczenia. Odpowiadające sobie boki w obu trójkątach muszą być proporcjonalne. Oczywiście dzięki temu wiemy, że trójkąty są podobne właśnie przez to, że odpowiadające sobie boki są proporcjonalne. Zatem to jest odpowiedź D. To w zasadzie jest prawie definicja trójkątów podobnych. Pytanie dziewiętnaste. Pytanie dziewiętnaste. Zetrę to. Dobrze. Skopiowałem to i wklejam. W poniższych figurach AC jest przystający do DF. Dobrze, w takim razie te boki są sobie równe. AC i DF są przystające, a kąt A jest przystający do kąta D, a kąt A jest przystający do kąta D. W porządku. To kąt A, a to kąt D. Tyle nam podają. Która z poniższych informacji wystarczyłaby, by udowodnić, że trójkąt ABC ABC jest przystający do DEF, zatem mamy podany jeden bok i jeden kąt. Gdyby podali nam drugi bok, gdyby powiedzieli, że DE jest przystający do AB, to byłoby świetnie. Gdyby podali nam ten kąt, gdyby powiedzieli, że kąt F jest przystający do kąta C, to też byłoby dobrze. Spójrzmy, co nam podają. AB jest przystający do DE. Oczywiście, jeżeli AB jest przystający do DE, wtedy na pewno mamy trójkąty przystające. Znacie twierdzenie, którego powinniście użyć w tym przypadku na lekcji? Powinniście stwierdzić, że macie tutaj bok kąt bok, więc te dwa trójkąty są przystające na mocy cechy BKB bok kąt bok. Więc AB jest przystający do DE, ale sprawdźmy też pozostałe, żeby nic nam nie umknęło. AB jest przystający do BC. AB jest przystający do BC. Cóż, to jest w porządku, ale nie mówi nam nic na temat związku między AB i DE, więc to twierdzenie w niczym nam nie pomaga. BC jest przystający do EF. BC jest przystający do EF. Po raz kolejny mam mały problem z tymi zadaniami, ponieważ gdyby BC był przystający do EF, gdyby to było prawdą, że BC jest przystający do EF, pomyślmy, czy mógłbym narysować ten trójkąt w taki sposób, żeby te boki nie były przystające? Ten kąt tutaj mnie ogranicza, ponieważ został mi podany na początku w treści zadania, a więc nie mogę sobie narysować tej linii, linii FF w ten sposób, tak? Jeżeli narysowałbym ją w ten sposób, to DE musiałoby iść tak, a wtedy ten kąt by się zmienił. Dlatego właśnie się zastanawiam i myślę, że taka informacja byłaby wystarczająca. Wystarczyłoby, gdyby ten bok byłby przystający do tego. Myślę, że bez problemu można by tu skorzystać z trygonometrii i pokazać, że te dwa trójkąty mają równe boki, ale nie będziemy się tym zajmować. Popatrzmy na odpowiedź D. BC i DE są przystające. BC jest przystający do DE, ale to nawet nie są odpowiadające sobie boki, więc jest to dla nas bezużyteczna informacja. Podejrzewam, że to również wystarczyłoby, żeby udowodnić przystawanie tych trójkątów, ale nie chcę obrażać nikogo z kalifornijskiego Departamentu Edukacji, który przygotował te zadania, ale jestem trochę rozczarowany niektórymi z tych pytań, bowiem mam wrażenie, że nie sprawdzają, czy mamy wiedzę intuicyjną, ale czy znamy regułki i czy potrafimy wyrecytować kąt, bok, kąt itp., o których zapomnicie jakieś trzy godziny po sprawdzianie. To bez sensu. Przydatna jest za to wiedza intuicyjna na temat trójkątów, która będzie potrzebna podczas różnych egzaminów. I powiem wam coś jeszcze w sekrecie. Nigdy więcej w czasie waszej przygody z matematyką nie skorzystacie z teorii dotyczącej cech przystawania trójkątów typu KBK czy BKB. Zatem naprawdę mam problem z tym, że wymaga się od Was, żebyście uczyli się na pamięć tych wszystkich twierdzeń. W czasie swojej przygody z matematyką nigdy więcej nie zobaczycie już części z tych zapisów, nawet jeśli będziecie robić doktorat z matematyki. Zobaczycie je po raz kolejny prawdopodobnie tylko wtedy, kiedy zdecydujecie się być nauczycielami matematyki. No ale cóż, na pewno powinniście mieć minimum wiedzy o tym, aby z powodzeniem przeskoczyć przez ten etap edukacyjny. A teraz zadanie 20. Zadanie 20. Nie chcecie przecież, żeby ktoś zarabiał od Was więcej tylko dlatego, że był bardziej skłonny recytować KBKBKB. Dobrze, zadanie 20. Wiedząc, że AB i CD przecinają się w punkcie E... Dobrze, AB i CD przecinają się w punkcie E... I jeszcze jedna dygresja. Znacznie bardziej lubię rozwiązywać zadania z amerykańskiego testu SAT, ponieważ one rzeczywiście sprawdzają, czy rozumiesz geometrię, ale nigdy nie pojawiają się w nich słowa typu podobny, przystający, kbk, bkb. Nigdy nie wspominają w nich o tych wszystkich rzeczach, których musicie uczyć się na pamięć w czasie zajęć z geometrii. Znam też wiele osób, które mają same piątki z geometrii, ale później nie radzą sobie na teście SAT, ale znam też takich, którzy mają zupełnie odwrotnie. Ja, szczerze powiedziawszy, wolałbym zatrudnić osobę, której lepiej poszło na teście SAT, ponieważ uważam, że taka osoba właśnie robi takie rzeczy intuicyjnie. Tak czy owak musimy rozwiązać to zadanie, a ja pewnie nie powinienem mówić Wam tych wszystkich rzeczy. Wiedząc, że AB i CD przecinają się w punkcie E, kąt 1, dobrze, wiedząc, że AB i CD przecinają się w punkcie E i mówią nam, że kąt 1 jest przystający do kąta 2, zatem kąt 1, więc to i to jest równe. W porządku. Już widać, że te kąty wyglądają na kąty wewnętrzne na przemian jeśli te proste są równoległe. W zasadzie myślę, że wystarczy pokazać, że ta prosta jest równoległa do tej, tak? Że te proste są równoległe. Ponieważ jeżeli popatrzymy na to jak na prostą poprzeczną, jeśli popatrzymy na DC jak na prostą poprzeczną, to zauważymy, że jest to prosta poprzeczna między tymi dwoma prostymi, a ponieważ kąty wewnętrzne na przemian są równe lub przystające, to będą to proste równoległe. Ale nie wiem, czy to w ogóle jest do czegoś potrzebne. O co nas pytają? Które twierdzenie lub cechę można wykorzystać, aby udowodnić, że AED. AED. Że AED jest podobny do BEC. W porządku. Zobaczmy. Nie musiałem nawet mówić, że to są proste równoległe. Zatem jeśli wiemy, co nam mówią, przecinają się w punkcie E. Kąt 1 jest przystający. Dobrze, zatem w pierwszej kolejności wiemy, że 3 i 4 to kąty przystające, bo są to kąty przeciwległe. Po raz kolejny nie lubię określenia kąty wierzchołkowe, bowiem te kąty nie są w rzeczywistości wierzchołkami, są raczej ustawione obok siebie, a już na pewno znajdują się naprzeciwko siebie. Zatem te kąty są równe. Jeśli te dwa kąty, przepraszam, 1 i 2 są równe, 3 i 4 są równe. Jeśli znamy dwa kąty w trójkącie, to znamy też trzeci. Zatem ten kąt i ten kąt muszą być równe. Ale ogólnie, jeśli wiecie, że dwa kąty w trójkątach są równe, to wiecie, że trzeci kąt też musi być równy w obydwu trójkątach. Czyli dzięki temu wiecie, że są to trójkąty podobne. A więc możemy użyć cechy kąt-kąt. Wiemy, że dwa kąty są takie same jak dwa inne kąty, a więc wiemy, że mamy do czynienia z trójkątami podobnymi. Przez moje wywody kończy się nam już czas, zatem do zobaczenia w kolejnym filmie.